Czas honoru. Serial o walce i młodości. To opowieść o prawdziwych wydarzeniach i życiu w latach wojny i okupacji. W początkach okupacji polski ruch oporu miał ogromne problemy z dotarciem do informacji o planach i działaniach Niemców. Od chwili powstania pierwszych grup wywiadu jego członkowie byli głęboko zakonspirowani. Jednak mimo braku sprzętu i funduszy z każdym rokiem te oddziały były coraz liczniejsze. Jeden rozpina skład, dwóch kosi Niemców. Nas trzech wystarczy. Zadaniem polskiego wywiadu podczas wojny było przede wszystkim utrzymywanie łączności z rządem polskim w Londynie. Najskuteczniejszym sposobem komunikacji była łączność radiowa. Jest Londyn. Mamy sygnał. Początkowo radiostację trzeba było budować samemu. Później pojawiły się radia ze zrzutów z Anglii. Niemcy usiłowali namierzyć sygnały radiowe płynące do Londynu. Dlatego każdą wiadomość trzeba było przekazywać jak najszybciej. Będą cztery wiadomości. Miejsca nadawania i tożsamość radiooperatorów były ściśle tajne. Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim Kama, która służyła w batalionie Parasol, pamięta, że nie wiedzieli o nich nawet żołnierze AK. Do mnie takie informacje nie dopływały. Dochodziły tylko informacje za pomocą biuletynu informacyjnego. Z początku to były tylko dwie strony, a później to były już cztery strony, zawierające informacje z nasłuchu, z tego co słychać było, co się dzieje za granicą w odniesieniu do spraw polskich, gdzie walczą żołnierze polscy i tak dalej, no i o tym, co się dzieje w Polsce podziemnie. Czas honoru to opowieść o walce wywiadów, o bohaterstwie i zdradzie, o ludziach, którym przyszło żyć w dramatycznych czasach. Trzecia seria w niedzielę o 21:05 w Dwójce.